Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym wszystkim Państwu złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzenia te kieruję w pierwszej linii w sposób szczególny dla wszystkich związanych w jakiś sposób z naszą szkołą, dla nauczycieli, dla rodziców naszych dzieci i oczywiście dla wszystkich widzów naszego kanału. Święta Bożego Narodzenia ze swoim szczególnym charakterem, z tą rodzinną atmosferą, są to święta, które powinniśmy w tym roku w sposób szczególny docenić. Otóż ten charakter zgromadzenia rodziny wokół Dzieciątka Jezus, ta wyjątkowa atmosfera, ona ma w tym roku czy w tych ostatnich latach szczególne znaczenie. Można powiedzieć, że szczególne kontrrewolucyjne znaczenie. Ta współczesna, nazwijmy ją tak, globalistyczna rewolucja dąży do tego, żeby rozbić społeczeństwa, żeby rozbić rodziny, żeby z człowieka uczynić indywidualistę, nie w tym sensie, że jest to człowiek samodzielny, samodzielnie myślący, tylko w tym sensie, że jest to człowiek bez więzi ze społeczeństwem, bez więzi rodzinnych, z jak najmniejszą ilością więzi rodzinnych, z jak najmniejszą ilością więzi społecznych. Dlatego tym bardziej powinniśmy celebrować te święta Bożego Narodzenia właśnie w tym ich rodzinnym, wspólnotowym aspekcie. A więc gromadząc się wokół Dzieciątka Jezus, wokół wcielonego Słowa Bożego. Pamiętajmy oczywiście w pierwszej linii o samej treści tego święta, czyli o tym, że oto Bóg staje się człowiekiem, oto Bóg zastępów, jak to często jest nazywane, Bóg w Starym Testamencie staje się Emmanuelem, staje się Bogiem z nami, Bogiem bliskim, Bogiem, który został z nami w Najświętszym Sakramencie. Zbierajmy się wokół Niego, śpieszmy do tabernakulum, niczym ci pastuszkowie, którzy przybywają do Pana Jezusa w środku nocy. Śpieszmy do Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujmy Mu za to, że On przyszedł do nas, aby objawić nam prawdę. Prawdę o Bogu i o człowieku. Prawdę o tym, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze źródło i jak mamy do tego celu zdążać. To są prawdy najbardziej fundamentalne, najbardziej kluczowe, najbardziej istotne w naszym życiu. I właśnie dzięki tym prawdom wiemy, co jest dla człowieka dobre, co jest dla człowieka szkodliwe. Moglibyśmy to jako tako rozumem naszym poznać, ale dzięki objawieniu wiemy to po prostu szybciej i lepiej. I między innymi wiemy właśnie o tym, że człowiek jest tą istotą, która jest stworzona jako istota społeczna, jako jednostka, która powinna żyć w społeczeństwie, dla której naturalnym pierwszym społeczeństwem jest rodzina. I tutaj ten aspekt mamy tak w sposób szczególny w to święto Bożego Narodzenia, w to święto świętej rodziny, w sposób szczególny święto Bożego Narodzenia oczywiście jest tym świętem świętej rodziny, chociaż liturgicznie obchodzimy to święto jeszcze osobno i słusznie, bo nigdy za dużo tego świętowania tych rzeczywistości. Ale oczywiście to święto Bożego Narodzenia jest tym świętem świętej rodziny i nie przez przypadek właśnie to święto powinno jednoczyć wszystkie rodziny. Niech to święto faktycznie będzie tym świętem również takiego zjednoczenia, będzie tym świętem społecznym, tym świętem, w którym celebrujemy to, że możemy się spotkać, celebrujemy te nasze więzi społeczne, bowiem tak bardzo one są dzisiaj atakowane. A więc gromadźmy się tak wspólnie, razem ze śpiewem na ustach, ze wspólnym śpiewem na ustach wokół tego wigilijnego stołu, a przede wszystkim wokół Pana naszego Jezusa Chrystusa, wokół tabernakulum, wokół ołtarza, bo On tam faktycznie jest. Poświętujemy nie tylko jakieś święto, które kiedyś było i minęło, nie świętujemy tylko jakiegoś jednorazowego wydarzenia. Bóg z nami, ten Emmanuel, Pan nasz Jezus Chrystus, nie tylko narodził się, ale został z nami aż do skończenia świata, ukryty w tabernakulum. A więc śpieszmy do Niego, poświęcajmy Mu wszystkie nasze troski i prośby,
i prośmy Go o to, żeby On zamieszkał w naszych sercach, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nam się objawił.